Dzień dobry, dzień dobry. A w dzisiejszym odcinku będziemy sobie unboxingować krótkofalówki Motorola T62, które przed chwilą odebrałam z paczkomatu. Ja nie skamuję. Przed chwilą odebrałam je z paczkomatu, przyszłam do domu, aby je właśnie zunboxingować. Tylko czekajcie, zamarzę dane. Pewno danych nie widzicie już. Adres pocztowy też, tylko miasto. Dobra. Okej. Dobra. Przechodzimy do unboxingu. Najpierw musimy sobie ostrożnie odkleić raczej folię teflon klejącą, a potem dopiero ciąć, bo tak będzie troszkę lepiej. Trzeba ostrożnie, rozrywamy tą etykietę, bo przecież zwrotu nie będziemy robić. Raczej, bo ja patrzę na opis, to raczej nie jest oszustwo. Pan napisał nawet. Ten sprzedający. Nie będę podawać tutaj adresu na przykład sprzedającego, bo może on sobie tego nie życzy i może zgłosić mój kanał za podawanie danych osobowych, więc nie będę. Jej. Ten pan tutaj jakiś mistrz pakowania normalnie jest. No, mogę powiedzieć tylko nazwę sprzedającego, Gierland. I również polecam tego sprzedającego. Bo szybko przyszła paczka. W jeden dzień. Od momentu wysłania. Ale zamówiłam, a następnego dnia pan już wysłał. Bo ja zamówiłam późno. Dobra, mamy troszkę już rozpakowane. Teraz starczy tylko przeciąć tą folię. Dobra, przecinamy. Już chyba widzicie. No, widzicie już chyba. Dobra, już widzicie. Wow, spore to opakowanie w porównaniu do Extreme, bo mam też walkie-talkie T42. Za chwilę wam również zaprezentuję. Najpierw te cudzenka musimy rozpakować. Bo ja sobie kupiłem nowe, takie bardziej profesjonalne. O, jak widzicie, ciężkie to pudełko. Mamy również troszkę starszy model T42, który nie jest najgorszy. Jest to dobry model, tylko że on na przykład nie ma tego szyfrowania. No taki bardziej dla dzieci to jest model. Taki dla rodzin, które nie potrzebują żadnego szyfrowania. A ja tam z kolegami gadam, jak widzicie, Go Discover. To chyba znaczy zwiedzanie? Nie wiem, nie pamiętam. Nie za bardzo się znam na angielskim. Dobra. Zawartość zestawu. Dwie walkie-talkie. Jedna ładowarka podwójna. Dwa akumulatory. Dwa zaczepy na pasek i 16 naklejek. Zaczepy na pasek mam. A teraz mogę przynieść jeszcze moduł Extreme, który nie jest fabrycznie nowy, bo go też zamówiliśmy. Dobra, teraz przyniosę. Dobra, przyniosłem model Extreme. I teraz sobie włączymy ogólnie światełko. O, dobra, jest światło. Dobra. Okej. Mamy te walkie-talkie. I Extreme. Jak widzicie, Extreme ma takie etui, ale ono jest wielkie. No, spore jest, więc
No trochę ten, słabo. Bo nawet nie trzeba do tych walkie-talkie'tu i one są tak dobrze wykonane, że można je wrzucić do plecaka z kluczami i nic się nie stanie. Co ciekawe. Te walkie-talkie, one mają do 10 zasięg, a te mają do 8. Dobra, więc sobie z powrotem wkładamy. A tutaj za to jeszcze dali smycz i ładowarkę i zaczepy. I słuchawki też do tych modeli są. Dobra, ja sobie potem pójdę odłożyć. Teraz możemy sobie ostrożnie unboxingować te 62 Motorolki, a w tle będą sobie jeszcze te starsze modele i zresztą możemy jeszcze postawić. W tle, aby były, ładnie, aby to się prezentowało. Możemy jeszcze postawić Extreme model. To będzie się bardzo ładnie prezentowało. O, jak widzicie. Dobra. Teraz będziemy mieli w domu wszystkie modele. Dobra. Mamy te walkie-talkie. Tutaj nie zrywać. Dobra, najpierw popatrzymy, jak wygląda pudełko. Radiotelefony PMR446, pasmo nielicencjonowane, łatwe parowanie urządzeń funkcją rozmowy grupowej, podświetlany wyświetlacz, 16 kanałów plus 121 kodów transmisyjnych. No właśnie o te kody transmisyjne mi chodziło. I aby można było naładować. Na przykład ładowarką taką mikro USB, jak właśnie ładuję Nokię. Bez użycia rąk, czyli funkcja iBox. Ładowanie z użyciem kabla USB, skanowanie, monitorowanie, zasięg do 8 km, dwie gwiazdki, to znaczy, że to nie jest prawdziwy zasięg. Naklejki umożliwiające spersonalizowanie urządzeń. Dobra. Można autem, climbing, jazda na rowerze, zabawa z dziećmi i taniec! Co? Dobra. Przechodząc do rzeczy. Tutaj obrazki mam. To warto się stało. Dobra. Ten nie był długi. Dobra, już sobie odrywamy tą folijkę. A, ja Wam też również mogę pokazać. Wiecie co, mogę Wam jeszcze pokazać ten paragon. Ile wyszło? Kosztowało 195,00 zł. Jeżeli to jest oryginalne, to Motorola T62 normalnie to by pisał krótkofalówki po prostu. Dwie sztuki, a tutaj piszę Motorola T62 i 195 zł. I tutaj mamy paragon. Dobra, teraz przechodząc do rzeczy, już sobie pudełko tutaj otwieramy bardzo ładnie. Dobra, otwieramy. O, ja tak kocham to otwieranie tych pudełek. Widzowie, napiszcie w komentarzach. W komentarzach, nie na plikie. Czy też lubicie ogólnie ten? Czy też lubicie rozpakowywanie jakichś nowych rzeczy? Dobra, mamy tu zawartość zestawu. Nasze krótkofalówki, które mają jeszcze te folie na wyświetlaczu. Talk about. Jak widzicie, mamy tu port micro USB. Ładowarka Motorola. Na złącze USB. Tak jak podane było. Zresztą do Extreme taka sama idzie ładowarka. Tutaj. Mamy drugą. Taka sama. Dobra. Mamy akumulatorki. This side up, to znaczy, że tą stroną do góry.
odpowiedzi. Odstawiamy sobie to na bok. Zobaczymy, co piszą w instrukcji. A tu mamy też naklejki, więc sobie ja nakleję. Akurat naklejki. Sobie nakleję z rowerem, ale to już nie na odcinku, aby nie przedłużać. Dobra. Przechodząc do walkie-talkie. Uff, zdejmujemy folijkę. Ja tak kocham ten moment. A tu, jak widzicie, takie troszkę oskamowane, bo 888 pisze, że kodów transmisyjnych to skam jest. Pod spodem mamy ładne logo Motorola. O, i pisze EU Kontakt Motorola Solutions z czerwone maki Kraków, Poland. A na tych starych T42 pisało, że Niemcy. Tu też czerwone maki pisze, czyli Polska. Sama nazwa wskazuje. Dobra, otwieramy sobie akumulatorki. Sobie ostrożnie nożykiem możemy rozciąć, aby nam było łatwiej. Dobra, mamy akumulatorki. Wkładamy sobie akumulatorek. O, kanał pierwszy, szyfrowanie pierwsze. Dobra, możemy sobie zamknąć. Ciekawe, czy nie oskamowali. O, 121. Mamy. Jak widzicie, ekran jest podświetlany. Dobra. Ok, to ja sobie też teraz odpalę drugą walkie-talkie. Dobra, zdejmujemy tą folijkę. Piękny moment, jak zawsze, panowie. Rozcinamy na szybko. Zdejmujemy klapkę, którą się bardzo trudno zdejmuje. Dobra. Poszło. Dobra, tutaj nam. Tu też piszę Motorola Solution z czerwonej maki. Dobra, szybko wkładamy. O, jak widzicie, jest na takim samym szyfrowaniu co te drugie walkie-talkie. Dobra. Halo. Halo. Słyszycie mnie dobrze? Dobra, ja pójdę na drugi koniec mieszkania i wam coś będę mówił, okej? Dam mojemu pieskowi ciekawe, czy w ogóle zareaguje na te walkie-talkie. Piesek? Nie śpi. Dobra, jak mnie słyszycie? Dobrze? Spróbujemy zadzwonić. No i słyszycie. Mój dzwonek. Dobra, ja już wracam. Dobra. Jak widzicie, walkie-talkie działają. Teraz nawet możemy spróbować odblokować 16 kanałów. Dobra. O, 16. Mam. Dobra, teraz sobie na 16 wejdziemy. Dobra. Bez iVoxa.
Dobra, ja zawsze będę na szyfrowaniu 121. Dobra. Dobra, mamy 16 kanałów. To również taki poradnik jest, jak odblokować te 16 kanałów. Więc tą końcówkę tego odcinka mieć jakby, że uważajcie to za jakby taki poradnik. O, blokadę się daje o tak. A tak się odblokowuje blokadę. Dobra, na ten odcinek to może być już wszystko. Unboxingowaliśmy sobie w dzisiejszym odcinku krótkofalówki Motorola, więc życzę miłego oglądania. Miłego dnia. A, możecie się spodziewać za niedługo... a jak widzicie, mój JBL nadal jest. Możecie się spodziewać kolejnego unboxingu, bo za niedługo będzie unboxing. Nie będę spoilerował, ale będzie to konsolka, tylko zobaczycie jaka. Też będzie to konsola retro. Tak jak ta. Dobra, więc na ten odcinek to wszystko. Ja idę sobie pogadać z kimś na walkie-talkie. Dobra. Miłego dnia i oglądania. Pa.